Witamy w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka. Jak widać, sytuacja taktyczna jest ciężka. Radzimy sobie jak możemy. Kolega tutaj dorabia przy remontach, ma folię malarską ze sobą. Zaczynamy dwudniową zasiadkę w starym i nowym gronie. Jest z nami Sadi młody, który już parę razy na rybach z nami był. Jest Mrozek, jest polski sobowtór Pablo Escobara Krzysztof oraz Bodzio. Mamy spotkanie integracyjne, łowimy karpie. Zorganizowaliśmy sobie taki mały konkurs. Zrobiliśmy zrzutkę, kupiliśmy Jacka Ognistego. Osoba, która z nas złowi największego karpia, znaczy największą rybę. Karpia. A jak będzie amur? Karpie i amury się liczy. Dobrze. Osoba, która złowi największego karpia bądź amura, dostanie tą flaszkę. Challenge jakiś ogarniamy? Tak, jak najbardziej. To wiecie, no my... Nie. Bierzesz udział w ciemno w naszym challenge'u? Nie, nie biorę udziału w naszym challenge'u. No myślę, że będziemy kontynuować. Zaczęliśmy, nie, no to i kontynuujemy. Nie, nie będę się tu spowodzić. Kto z nas złapie mniej ryb, ten na końcu kąpie się tu w jeziorze. Co się to dzieje? Spójrzcie. To jest objaw trola, który tu przyjechał. I żeby parę złotych oszczędzić, wypierdzielił śmieci w lesie. Miał chłop pecha. No tak skrupulatnie te dokumenty, znaczy te śmieci swoje pakował, że zostawił jakieś tam swoje dokumenty, wydruki z banku czy coś takiego i nazwisko jego tam się wśród tego znalazło. I na szczęście tutaj właściciele z Brzeżonka zgłosili typa. Zobaczcie. Koła, części jakieś od samochodu. Masakra. Tutaj o. Jakiś kawałek telewizora. No plus cała masa puszek. Totalny troll. Jedziemy się odstawić. Jak widać z tyłu pracują swingery. Bardziej słychać. Hangery niż widać. No jak widzicie, ta droga nie jest wcale taka zła, tylko ktoś ma ładne nowe auto, to musi jeździć trochę czujniej i wolniej niż to robi teraz Mrozek, mimo że też ma bardzo ładne auto. W lewo. Tutaj w prawo macie drogę na kamień. I tu macie od razu, zobaczcie, Wycztok, jezioro, PZW. Tu kawałek dalej jest kąpielisko, więc można sobie przyjechać z dzieckiem pod namiot i tutaj chodzić bezpiecznie się kąpać. I tutaj w lewo jest parking taki duży, leśny, ogólnodostępny, gdzie po wypakowaniu zostawiacie auta. Mówiłem tam już w ostatnim filmie, że nie warto zostawiać auta w lesie, bo raz na ruski rok, ale trafia tam się gajowy czy leśniczy i z tego co wiem, to mandatuje. A tutaj daleko nie jest. Tu zobaczcie, już mamy Brzeżonko, więc z parkingu na stanowisko numer 2 jest 50 metrów. Zjawił się kolejny zawodnik, Bodzio. Sytuacja taka, że myśmy się jeszcze nie rozłożyli, a już pada. Kurde, ciemno. Jak nie należy robić? Deszcz, grzmoty, huragan, a Mrozek wyrzuca. Takie pragnienie wędkowania jest wielkie. O, kawałka została z tyłu. Także ja na razie nie wyrzucam. Thank you.
ciężarek oblepiony pastą peletową. To już trochę przerost formy nad treścią, ale kulkę też okleiłem, siata PVA. Jedną wędkę dałem na 2,5 metra około, tą postaram się zarzucić daleko, gdzieś na 3 metry i zobaczymy, czy coś się będzie działo. To dziwo przestało padać całkowicie. Tak, bo się patrz, gdzie ja rzucam, nie? Żebyśmy tam się nie przerzucali. Dobra. Ja tak idę na wprost, ale... Ale. Do przyjęcia, aczkolwiek na pewno nie jest to na 3 metrach. Na wprost jak. Tutaj nie ma czym się chwalić. Sygnałki stare Jacksony, ale one mi najbardziej pasują. Kołowrotki syna. Ale mam modną czerwoną żyłkę i... To mi przyniesie branie. Stanowisko numer 4, Bodzio. Karpióweczka i fiderek. A jakie kulki? Nie powiem ci. No. Ja mam taki duży pelet, wiesz? No ale tu na karpiówie też pelet? No, taki to wielki, taki wielki. A smak? Nie próbowałem. Śmierdzący. Pelet śmierdzący. Sadia, to są tandem bajca, te żyłki. Także nowość na... Tu mam mieć? No, po lewej musisz się zmieścić. Nowość na... kołowrotku, to i ryby powinny być pod wrażeniem i brać. Krzysztof jest zwolennikiem oldschoolowych, tak, tradycyjnych metod. Powiem szczerze, że takich bombek tych podwieszonych to już nie widziałem ze 100 lat. Krzysztof, na co łowisz? Co masz na włosie założone? Kulkę, tam kokos i na pelet. I na pewno. A, jeszcze jako ciekawostkę powiem, że w tym namiocie dzisiaj śpi... Ile spadka na tą flaszkę? Dwie dyszki. Śpi i Tomek, i Krzysztof, także będziecie spali na wafelka, czy jak? Nie wiem właśnie, kurwa mówiłeś, że on ma duży namiot, kurczę. Ale ten stan rzeczy się zmienił, bo mu się tam ten duży popsuł. Przy okazji nowy pokrowiec. Firma Elia, praktycznie nie do dostania. Na Facebooku wam zdjęcie wrzucałem, pokazywałem, czterokomorowy. Tutaj ma boczną torbę, dużą, drugą komorę, przepraszam. Duże miejsce, duży wejść tutaj miejsce na podbierak. Z tyłu szelki. Rewelacja. Praktycznie w Polsce to on jest nie do dostania, tylko zamówienia bezpośrednio u właścicielki. One są robione głównie na rynek niemiecki i czeski. Polecam. Jak dobrze będziecie gadać, to jest szansa, że wam zrobi za pół roku od zamówienia, bo ja tyle niestety czekałem. Przed wyjazdem na ryby podjęliśmy taką decyzję, że każdy robi jeden posiłek. Jeżeli chodzi o kolację, jak widać jest ciemno i późno, przygotowuję mistrz patelni Bodzio. Złota warna. Bodzio, opowiedz, co dla nas szykujesz. Na łonie natury. Czyli skoro się gotuje, to nie jest kiełbasa na krótko. No, mówię po paru wersji i spać. No ale Bodzio, masz jeszcze do tego... Nie, musisz być jak Makłowicz w podróży. Nic nie powiem, tajemnica służba. Ale wyrażasz na udostępnienie twojego wizerunku. Dogadamy się przy montażu. W sumie to już chyba niewiele widać. Ale słychać, kurwa! Pierwsza ryba z zawodów. Nie pijesz, nie pijesz. A przepraszam, jeszcze leżdż był. Leżdż się nie idzie.
jeszcze cię zobaczył, to już boi się czarnych ognia. Patrz, teraz on dopiero zaczyna. Wytrzymały. No, tak teraz trochę tak wigoru złapał. Oni przy to połóż pobierak na razie tam gryganie, bo się ciągnie. Nie, to jest dobra, tylko mnie do góry nie podnoś, ciągnij podbierak, nie podnoś do góry podbieraka. Wiatrem. No to dobra, i robisz ten worek? Nie, to mamów. A, ten. Dobra, prezentacja przynęty. Co to masz za smaki? Truskawka, ryba i podbite neutralem. Podwieszone na to neutral. Ważymy. Wadze odbiło się ostatnie 9700, czyli to była ostatnia ryba. Ale tak zdjęcie rób. Ile tam? Okay. 11, 100. Dyszka. Posiłek numer 2. Śniadanko robi Tomek. Co będzie na śniadanie? Jajeczniczka. Szczypiorek. Na szczypiorku, na masełku. Do tego świeży chleb. Świeża paruwa z wody. Krzysztof, nie masz sobie sam tutaj, tylko jest tyle, co ci tutaj koledzy dadzą. Tak? No, jeden odpada ze śniadania, będzie więcej. Paróweczki 100% zawartość szynki. O, 94. Kurczak. Sponsored by Biedronka. Bodzio, powiedz jeszcze coś. Espaniola Biedronka. Posiłek numer 2. Jajeczniczka wraz z parówką. Ostatnio na filmie pokazałem wam te stanowiska wędkarskie ogólnodostępne. Teraz połączymy dobre z pożytecznym, spalę śniadanko i przejdę się wraz z mrozem na tą wodę klubową. Celowo się nie odzywam, żebyście mogli posłuchać, jak tu pięknie ptaki śpiewają.
Siedzi? No. O, ale chyba nie. To chyba jakiś kurwa leczy. Nie, mroza też i tak leszcza. Ale. Oj, trzecie nas kursowa. Albo nic. Jest. Jest. Ale chore. Ale? Zobacz. Rozczarowanie wielkie. Kilogram nie ma. Kilka. Nie, dziecko. Dobra, włączamy. Proszę bardzo, sztuka. Zmniejszyłeś przewagę do mnie. Patrz, ale jak on się zapił. Daj. Szprota kokos działa też na leszcze. Jak tu łowić? Cały czas się pogoda zmienia. Chwilę było ok, teraz znowu pada deszcz, burza idzie. W sumie to już przechodzi nad nami. Prawdę powiedziawszy, folia malarska uratowała nam życie. Czekam na grzmot, ale coś nie ma. Ale grzmot... Grzmot podłoże. Uwaga, 3, 4... Jeb. Miejsce, z którego wyjechała pierwsza i jedyna ryba. Póki co. Pewniak. To się mówi bankówka. Tyle ten lesz to pojechał w sumie. Nie pojechał, w dół. No. To się nazywa etyczne wędkarstwo. No, faktycznie. Sam go wypiął przed tym. Drugą pływ. No nie, tu do brzegu. Nie na leszcze tu przyjechaliśmy, nie na leszcze. On jednak chce na brzeg. Kręci, kręci. Poszedł. Następny posiłek. Gulasz z żołądków, z kurczaka. Kasza gryczana. I ogórki kiszone. Gdyby nie biorą, to chociaż sobie dogadzamy kulinarnie. Woda cicha, spokojna, nic się nie dzieje. Tak, smacznego. Powiedz, czy dobry gulasz. Jak to mówią, dobre, ale więcej tego nie gotuj. Jak to się mówi, ryby nie biorą, ale i tak jest zajebiście. Mam nadzieję, że to widać w tej kamerze, jak pięknie księżyc się prezentuje. To jest pod gną żeli, nie? Ale mgła. Tu jest. Tu idzie, w krzaki idzie. On tu się zaczepił. Mały chyba. Chyba jakiś mniejszy. Tak. Pełno łuski. Takie poranki ja lubię i to szanuję. Ło.
reprezentatywny bok. No, żeby się tak nie rzucał, bo się spienisz zaraz. Ładny ogon ma. Duży. W znakomitej kondycji ryba odpłynęła do osią. Musieliśmy aż na piąty posiłek czekać, żeby zjeść to wyjątkowe danie karpiarskie, parówki po syczuańsku. Przy czym parówek chińskich to ci się nie udało chyba dostać, są polskie, co? Tak, ale z chińskich kurczak. Z chińskich kurczaków. I te parówki... Te parówki zalane będą... Tym oto wyśmienitym sosem słodko-kwaśnym. Skąd wziąłeś ten przepis, Przemek? Powiedz coś więcej, bo na pewno... Znaczy to jest przepis wypracowany przez lata. Doświadczenie po prostu. Szukanie smaku. Paróweczki po syczuańsku. Aha, jeszcze ważne, bo one muszą być nacinane nożem z AliExpress. Na głębokość... Ten... 1,7 cm. Kanapeczki, szczypiorek, zawody koleżeńskie zakończyliśmy, jedyny tutaj wygrany to Przemek, dwa karpie, my niestety na zero. Przeciwnicy byli godni, puchar przechodni, dopisało szczęście po gratuluję. Prostu. Jedna pewna miejscówka, która dała dwie ryby, następnym razem losy mogą się odwrócić. Najważniejsze jest to, że challenge kończy się tym, że to nie ja wchodzę do wody, tym razem wchodzi Marcin. Mam nadzieję, że widok mojego Bebzona nie spowoduje odpływu subskrybentów na kanale. Powiedzmy, że wzdęło cię po parówkach. Tylko nie hałas mi. Jak pozycja? No tak, żebyś się przepłynął. A możesz tam bardziej w prawo zobaczyć, jakie jest dno? Jakbyś mógł? Przy grążelach? Zaliczone? Nie. Zaliczone! Koniec filmu. Do widzenia się z Państwem.